Cześć moi kochani, witam was po raz kolejny. W dzisiejszym odcinku przejdziemy misję głową w mur. Idź do ratusza i zbadaj sytuację. Więc zaczynamy, let's go! Tutaj sobie przeszukamy jeszcze. Chociaż szczerze, jak to jest ratusz... A, tu z nimi jeszcze mogę pogadać. No, gadaj, gadaj, i tak cię nie słucham. O, tu możemy sobie naprawić bronię. No i teraz lecimy dalej. Wyglądasz okropnie, to ty chyba siebie w lustrze nie widziałeś. Nie ma tu zbytnio dużo do roboty, widzę. No, pogadajcie. Każdy z nich powinien się uzbroić. Aha, dobra. Na F. Tędy mam iść. Wow, Indiana Jones! Tutaj nie ma nic. O, jest burmistrz. You're here to find food and medicine. Well, I'm sorry, but that's impossible. Our supplies are limited, and we need everything we have. That's all I have to say to you for now. People are waiting on me, and I have things to do. Dobra, niech se gada i mamy cutscenkę. That asshole just said the exact same thing those motherfuckers at the police station did. Things go to shit, and it's every fuckwit for himself. 300 families, the flushest motherfuckers in the city. It's just like Normans. They got theirs, who gives a shit if the ghetto burns? And they're just playing for their own team. And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promised to help. Oh, fuck the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call. Jin, are you there? Yes, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, wait, what are you planning to do? Look, if we're gonna survive, we need to get the hell out of here. No one here is gonna help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I promised I would get those people food and medicine, and I will, with or without your help. We're staying with the plan, or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, doll. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not gonna make it either. No one's going to make it if we don't help them. Oto i zaszachowała. What do you want to do, Jin? It's up to you. I want to supply everyone. The resort, the church, the police station. The motherfuckers at the police station? Are you kidding me? We'll supply everyone but the police station. Those assholes can fend for themselves. Then we'll find the voice from the radio. Agreed? I'll be at the sewer exit. Over and out. Listen to me carefully. We barricaded the entire building, and for now it's secure. But if those things force their way in... I mamy zadanie ukończone. I to będzie koniec odcinku. Odcinka. Chciałbym was zaprosić jeszcze na mojego streama, ponieważ tam zaraz uciekam. I mam nadzieję, że dołączycie do mnie. Oczywiście link będziecie mieć w opisie. Ryoko Live TV, jakby jeszcze, jakby ktoś był leniwy i nie chciałoby mu się czytać.
Częściej ostatnio streamuję właśnie na Twitchu, bo to jest taka typowo platforma pod streamę i... co ja wam mogę powiedzieć, no... Tam będzie chyba najlepiej przerzucić się na same streamy. O, tu jest jakaś... jakaś szczelba. Nie może E? Kurde. Nie mogę nic podnieść. O, tu coś jest. No, jakieś walizka, koktajl Molotowa. Przytrzymaj. Ja nie chcę. O, pistolet, pistolet. Zawsze amunicja się przyda. Nie ma dużo. Dobra, w takim razie, no, bez przerywania kończę już ten odcinek. Mam nadzieję, że komuś udało się przejść Dead Island dzięki moim wskazówkom. A teraz trzymajcie się, pamiętajcie, wbijajcie na mojego Twitcha, oczywiście Ryoko Live TV. Gram tam w przeróżne gry, a najbardziej te internetowe, więc będzie co oglądać i robię to po prostu for fun. Co chciałem wam jeszcze powiedzieć? Aha, miłego dnia. Trzymajcie się serdecznie. Cześć.